Siema, siema, to rolnik nieprofesjonalny. Słuchajcie, lecimy dzisiaj ze żniwami żyta hybrydowego. Pogoda jest jaka jest, nie ma tutaj co ukrywać, nie są to najlepsze warunki. Jest wilgotność na styku 14%, ale zapowiadają deszcze, więc nie ma co się w ogóle oglądać. Jeśli chodzi o żyto, tutaj KWS Serafino na systiwie. Po lewej stronie cztery różne odmiany. Serafino, Bono, Binto i nie pamiętam czwartej na szybko, więc wrzucę ją w opis. Jeśli chodzi o żyto, tutaj 120 kg czystego azotu w formie RSM32. Jest to stanowisko, gdzie klasa gleby to od trzeciej do piątej i przed plonem było trzykrotnie zboże, więc tutaj nie jest to jakiś super ekstra przedplon. Tak naprawdę w ubiegłym roku tutaj już miał i rzepak, ale troszeczkę się pozmieniało i wleciało żyto hybrydowe w to miejsce. Rzepak będzie siany w tym roku właśnie po życie. A to od domu chociaż 60 na żywo pochodzi. Czy ja mówiłem kiedyś, że na tym polu jest podpąknięte na samym końcu? Ja pierdolę! Nie wierzę! Cały rok nie wpadli mi. Ani raz. A tu proszę. Akcja, wyciąganie. Ło! O, powoli, powoli! O kurwa. Dobra! Dobra! Jo! Jeśli chodzi o żyto, tutaj tak naprawdę było ono robione zupełnie inaczej niż zawsze, z tego względu, że przede wszystkim zupełnie inna była uprawa. Uprawa polegała na tym, że było pole zgłęboszowane na 40 cm i było w to siane, ale tego siewu tak do końca dobrze nie wspominam, bo sucha gleba z dużą ilością słomy po prostu się pod agregatem pchała. Teraz wjeżdżamy na piątą klasę, tutaj wypaleniska. Dodam też, że żyto nie było podlewane, chociaż jest tutaj koło domu, ale w żyto w tym roku nie wyjeżdżaliśmy, bo praktycznie nie było jakiegoś takiego kryzysu, który by tutaj to wymagał. No może oprócz tej właśnie końcówki z piątą, ale tak to nic. Jeśli chodzi o zabiegi, były tutaj zrobione, jeśli chodzi o filnicy, tylko jeden, taki T2, T3. Jeśli chodzi o regulacje, był Medax Max w danym momencie, kiedy powinna iść to jedynka. Ale w związku z tym, że żyto było zaprawione systemową na jesieni, nie było to jakoś tam potrzebne, praktycznie żadnych chorób nie było, a podstawa była czysta, więc ten zabieg po prostu ominęliśmy. No i jeśli chodzi o jesień, będę starał się w większości, to jest możliwe, na systemie bądź na Kinto Plus, bo Kinto Plus też ma jakby cząstkę systemy w sobie, nie jest to pełna dawka, ale tak jak w przypadku na przykład czynżyta, naprawdę to zrobiło robotę. Zresztą widzieliście, że zresztą też pisaliście w komentarzach, że nawet porównując gdzieś tam odmiany, które było na Kinto Plus bądź na co robione z systemą, naprawione z systemą, to tej pleśni nie było i to w tym roku jakby to pokazało naprawdę swoją moc, więc w tym kierunku na jesień będziemy szli. No a tutaj no taka nasza piękna zmienność, czyli albo leży, albo wyschnięta, ale mówię, to jest tylko kawałeczek tego najsłabszego. Strona wrześniowa tutaj sypie zdecydowanie lepiej niż strona październikowa. W przypadku żyt ten termin jednak ma znaczenie. Tutaj jeśli chodzi o hybrydę, no tam i tak czy siak było więcej azotu na tej październikowej, bo tam jeszcze doszła gnojowica większej dawcy z jesieni. Ale ale tutaj myślę, że różnica będzie pewnie około 2 ton mimo wszystko. No jeszcze na sam koniec pierwszej części, tak naprawdę tej wrześniowej, mała awaria. Urwało się mocowanie od gardzieli przy kombajnie.
Więc tak naprawdę ostatni zbiornik, który teraz skosiliśmy z tej części wrześniowej i wynik to około 8,5. Zbiornik liczy na 2,5 tony. Ja mówię, jest to wartość orientacyjna, no plus minus. No ale kurde, no co za... To się mściło, miał być wymieniony. Nie no, masakra po prostu. Dzień pogody jeszcze został, a to jutro będzie jeszcze odczepianie kardzieli. Ja pieprzę. Dobra. Zobaczymy, jak część październikowa. Tam jeszcze nam zostało trochę do skoszenia. Po pierwszym hektarze tam wyszło około 6,5 pod 7. Więc różnica jest dość znaczna. No ale no ja pierdzielę. Dobra, kończę, bo tu już nie ma co komentować.